Tomasz Dasuj, witam Państwa. Zapraszam na magazyn kolejowy Kolejwizja. W Berlinie co 2 lata odbywają się największe targi kolejowe świata InnoTrans. W tym roku impreza zaplanowana jest na wrzesień. Ale my póki co żyjemy jeszcze ubiegłorocznymi targami kolejowymi Trako w Gdańsku. Oto trzecia część naszej relacji. Serdecznie zapraszam. PESA w Bydgoszczy to czołowy krajowy producent lokomotyw i zespołów trakcyjnych. Nic dziwnego, że na targach Trako wystawione przez tę firmę pojazdy cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Nie chodzi tylko o same ceny, bo byśmy mieli pewnie chińskie pojazdy. Natomiast to połączenie jakości z ceną, rozsądkiem cenowym. Bo miejmy świadomość. Ja myślę, że też przychodzi czas na średnich producentów, niewielkich, którzy mają duże koszty stałe. Koszty utrzymania firm wielkich koncernów, więc chyba to jest znak czasów. Myślę, że coś tworzymy nowego, historycznego. Pod kierownictwem prezesa Zaboklickiego, dawny PKP-owski Zakład Napraw Kolejowych, stał się wiodącym polskim producentem lokomotyw, zespołów trakcyjnych i tramwajów. Firma pozyskała również klientów z Włoch i Niemiec. W czerwcu 2017 roku były wiceprezes Robert Świechowicz, na naszych zdjęciach stojący po lewej stronie od pana Zaboklickiego, przejął w PESie fotel prezesa. Pokazujemy lokomotywę w ramach spółki RCP. PESA wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju prowadzi spółkę, która dzierżawi, wynajmuje lokomotywy i pokazujemy jeden z takich produktów, które są na rynku dostępne w formie leasingu, dzierżawy albo takiego wynajmu krótkoterminowego. Gamma Marathon to seria lokomotyw, które można wypożyczyć od PESY. PESA Gamma to rodzina lokomotyw produkowanych od 2012 roku. Wersja Marathon to pojazd elektryczny wyposażony w dodatkowy tzw. silnik dojazdowy, czyli agregat spalinowy pozwalający na pokonanie tzw. ostatniej mili, czyli jeździe po niezelektryfikowanych bocznicach. RCP, czyli Rail Capital Partners, to spółka założona w 2016 roku przez PESĘ oraz Polski Fundusz Rozwoju, państwową spółkę strategiczną oferującą instrumenty dla rozwoju przedsiębiorstw wypełniających luki rynkowe. W wypożyczalni lokomotyw RCP PESA ma 51% udziałów, a fundusz pozostałe 49%. Gamma Marathon ma moc 5600 kW, przy czym napęd lokomotywy umożliwia hamowanie elektrodynamiczne z odzyskiwaniem energii do sieci trakcyjnej. Ich prędkość maksymalna wynosi 160 km na godzinę w ruchu pasażerskim i 140 km na godzinę w ruchu towarowym. Silnik spalinowy pochodzi od firmy Volvo. W lokomotywie znajduje się klimatyzacja, lodówka, kuchenka mikrofalowa i toaleta w systemie zamkniętym. Do końca bieżącego roku pól taborowy, czyli wypożyczalnia, ma dysponować 8 takimi lokomotywami. Mamy także tą radość, że dwa nasi najważniejsi klienci, czyli PKP Intercity i Przewozy Regionalne, pokazują na targach swoje pojazdy, a są to pojazdy przez nas zmodernizowane, jak wagony restauracyjne i barowe PKP Intercity. Zasługi PESY są imponujące, ale rozwój firmy zaczął przewyższać jej możliwości finansowe. Banki zaczęły się więc domagać od PESY znalezienia do końca marca inwestora strategicznego, aby móc lepiej tymczasowo finansować swoje kontrakty. Na początku stycznia wcześniejszy prezes kampanii węglowej Krzysztof Sędzikowski objął w PESie stanowisko prezesa z mandatem do przeprowadzenia zaległych restrukturyzacji. W przeszłości PESA kilkakrotnie przyjmowała zamówienia, które następnie nie zostały wykonane na czas. Spowodowało to surowe kary. Konstruowano zupełnie nowe pojazdy, takie jak elektryczne zespoły trakcyjne DART, które z powodu krótkiego okresu próbnego na początku regularnego kursowania miały techniczne problemy. Najważniejsze dla nas w tej chwili to kwestia restrukturyzacji firmy i jej rozwoju, także finansowego, po to, żeby zabezpieczyć sobie kapitał na najbliższe lata, na rozwój dynamiczny na rynku. Jeżeli chodzi o rynek polski, to będą dalej elektryczne zespoły trakcyjne właśnie tej rodziny L2.
Pracujemy dalej nad linkami, lokomotywami. Tramwaje, tak jak powiedziałem, są, były i będą bardzo ważnym dla nas elementem produkcji. Nowa koncepcja PESY zakłada koncentrowanie się na wypróbowanych i przetestowanych produktach, na których przy okazji należy oczekiwać wystarczającego zysku z marży. Do nich należy pierwszy z 21 elektrycznych składów trakcyjnych ELF 2, zamówionych ostatnio przez Koleje Śląskie. Na targach Trako pierwszy taki pociąg został zaprezentowany zwiedzającym. W styczniu uzyskał on dopuszczenie do jazdy i został przekazany właścicielowi. Zapytany przez Kolejwizję prezes PESY pan Sędzikowski wyjaśnia nam nową strategię następująco. PESA w ostatnich latach rozwijała się bardzo dynamicznie, a za tym rozwojem nie nadążały zmiany sposobu zarządzania, ustalania priorytetów. Właśnie pracujemy nad poprawą systemów zarządzania, a jednym z elementów restrukturyzacji jest korekta podejścia do przetargów, oceny ofert czy projektów pod kątem możliwej do uzyskania marży handlowej. PESA nie musi uczestniczyć w każdym przetargu. Lepiej wygrać mniejszą liczbę przetargów, ale z mniejszym ryzykiem realizacji i dobrym zyskiem. Z drugiej strony w ciągu ostatnich lat PESA inwestowała w rozwój, innowacje, zdobywała kompetencje i doświadczenie. Ten potencjał to ogromny kapitał na przyszłość. Przejęciem roli inwestora strategicznego interesują się ponoć polski producent taboru Newag, szwajcarska firma Stadler oraz chiński gigant CRRC. Najbardziej prawdopodobnym wariantem wydaje się być połączenie PESY z Państwową Agencją Rozwoju Przemysłu. ARP jest już właścicielem producenta wagonów Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Na Trako przewoźnik PKP Intercity zaprezentował również wagon osobowy zmodernizowany przez ten poznański zakład. Agencja ARP jest również większościowym udziałowcem przewozów regionalnych. Według własnych danych PESA zatrudnia obecnie 3,5 tysiąca pracowników. Ma 1800 dostawców i partnerów o łącznej liczbie ponad 90 tysięcy pracowników. Szczególny powód do dumy, tor numer 1 i pierwsze stanowisko, link spalinowy wyprodukowany przez nas dla przewozów regionalnych, to szczególna duma, że Polregio i ta marka na targach chwali się i pokazuje nasz pojazd. Zakup ten również był możliwy z pomocą finansującej transakcję agencji ARP. Spalinowe pociągi typu link są zatwierdzone do ruchu w Polsce i w Niemczech dla Niederbarnimer Eisenbahn i również zostały zamówione przez Deutsche Bahn. Województwo lubuskie nabyło od PESY cztery podobne dwuczęściowe składy, które wbrew umowie nie uzyskały dopuszczenia w Niemczech. Z tego powodu do 2019 roku PESA dostarczy dwa kolejne pociągi typu Link, ale tym razem również do wykorzystania na niemieckich liniach kolejowych. Dwa trzyczęściowe zespoły trakcyjne Link z niemieckim dopuszczeniem powinny być dostępne w 2019 roku również w Lubuskim po uprzednich dostawach odpowiednich pojazdów do NEB i Deutsche Bahn z tytułu ich własnych zamówień. Skupiamy się na Europie Środkowo-Wschodniej. Czechy, Bułgaria, Węgry, Rumunia to są te kraje, w których wkrótce powinny się pojawić umowy przez nas podpisane na dostawy. No i właśnie, jeśli chodzi o już dostawy, które tuż przed nami, to w najbliższym czasie rozpoczniemy dostawy z umowy na 40 tramwajów dla Kijowa. W styczniu 2018 roku PESA podpisała umowę na dostawę 10 tramwajów z odzyskiem energii hamowania typu Twist 2 dla MPK w Częstochowie. Przewoźnik SKM Warszawa zdecydował się na zakup w PESie 13 pociągów elektrycznych z systemem bezpieczeństwa ETCS poziomu drugiego. Fabryka w Bydgoszczy ma więc pełne ręce roboty. Pracujemy w tej chwili nad pojazdami dla Gorzowa, zaczęliśmy dostawy dla Bydgoszczy, za chwilę do Łodzi, Gdańska, przed nami podpisanie z Gdańskiem też umowy, więc tramwaje to jest w najbliższych latach być może największa część produkcji PESA.
Drugi czołowy producent taboru kolejowego w Polsce to nowosądecka firma Newag. Na targach Trako w Gdańsku przewoźnik PKP Intercity wystawił wagon osobowy zmodernizowany przez tę firmę. Ale sama produkcja dla kraju to za mało. Niestety na rynku polskim często głównym tutaj wyznacznikiem jest cena. No, uważamy, że tym nie należy walczyć. My tutaj konkurujemy bardzo mocno jakością, mamy bardzo dobry stosunek niezawodności, który wynosi ponad 99% na naszych pojazdach. Myślę, że to samo siebie broni. Nasze pojazdy są naprawdę bezawaryjne i klienci są z nich zadowoleni. Wśród klientów nie bojących się nieco wyższej ceny jest przewoźnik Lotus. W ruchu towarowym liczy się niezawodność środków trakcyjnych, a ta w przypadku lokomotyw firmy Newag widocznie jest nadmiernie wysoka, bo ponoć około 99%. Na targach zaprezentowany został pierwszy egzemplarz czteroosiowej elektrycznej lokomotywy Griffin o mocy 5,6 MW z dodatkowym silnikiem spalinowym o mocy 420 kW. Jego maksymalna prędkość to 160 km na godzinę w ruchu towarowym i 200 km na godzinę w ruchu osobowym. Nowoczesna stylistyka, wyposażenie i komfort są przekonujące. Gryfiny kolejny sukces odniosły 6 lutego bieżącego roku. Tego dnia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości złożone odwołanie od przetargu na dostawę 20 lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity, umożliwiając tym samym podpisanie umowy pomiędzy Newagiem a PKP IC. Konkurentami w tym przetargu były PESA i chiński potentat CRRC Sifang. Newag przekonał swoimi Griffinami, dobrą techniką oraz mimo wszystko najkorzystniejszą ceną za same lokomotywy oraz ich utrzymanie. Zamówienie jest częścią planu modernizacji taboru rozpisanego przez PKP Intercity na lata 2016-2020. Realizacja całego planu inwestycyjnego wiąże się z kosztem około 2,5 miliarda złotych. Zakup szybkich lokomotyw ma pozwolić na efektywniejsze niż dotąd wykorzystanie zmodernizowanych linii kolejowych. Udało się nam wcześniej dostarczyć pojazdy na Sycylię. To są pojazdy Vulcano, które jeżdżą wokół wulkanu Etna na Sycylii. Jeżdżą już tam od grudnia ubiegłego roku, a w tej chwili pracujemy nad pojazdem Impuls 2, który zostanie dostarczony do miejscowości Bari. W tej chwili skupiamy się na rynku włoskim, w przyszłości będziemy próbować zdobyć inne rynki. Dla włoskiego miasta Bari Newag wyprodukował wystawiony na Trako trójczłonowy elektryczny zespół trakcyjny serii Impuls 2. To twórcze podsumowanie dotychczasowych doświadczeń producenta w tej dziedzinie. Już Impuls 1 zachwycał, bo w trakcie jazd próbnych pociąg ten z lekkością przekroczył prędkość 200 km na godzinę. Rodzina Impulsów może być produkowana w wielu konfiguracjach od wersji 2 do 6-członowej. Prędkość eksploatacyjna Impulsów wynosi 160 km na godzinę. Wersja trójczłonowa dla włoskiego odbiorcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przedziały pasażerskie i kabinę maszynisty wyposażono w klimatyzację, zastosowano system informacji pasażerskiej oraz monitoring GPS. Przewoźnik Ferrovie del Sud S zamówił 5 takich składów z opcją na kolejne 15. W grudniu 2017 roku Newag otrzymał tymczasowe pozwolenie od włoskiego Urzędu Kolejowego na dopuszczenie do eksploatacji Impulsów 2. Pozwala to na rozpoczęcie badań w celu uzyskania pozwolenia bezterminowego. Producent podkreśla, że Impuls 2 wyróżnia się funkcjonalnością oraz zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych, bowiem projektanci szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo. Specjalnie rozbudowany wokół fotela maszynisty pulpit pozwala na dostrzeżenie obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od czoła pojazdu. 14 składów podobnych, niskopodłogowych pojazdów zamówiła także Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Pociągi te wyposażone są w Wi-Fi, klimatyzację, gniazdka elektryczne i monitory systemu informacji pasażerskiej. Impulsy dla ŁKA mają posiadać 160 miejsc siedzących. Pierwsza linia kolejowa w Estonii powstała w 1870 roku.
kiedy, podobnie jak Polska, kraj ten był wcielony w imperium rosyjskiego cara. Dla Rosji transport towarów do wolnych od lodu portów Estonii był ważniejszy niż ruch pasażerski. Z tego powodu trasy kolejowe o szerokości toru 1524 mm zostały ułożone jedynie w kierunku wschód-zachód. W kierunku północ-południe w zachodniej części dzisiejszej Estonii budowano jedynie linie wąskotorowe o prześwicie toru 750 mm. I tak pozostało pod rządami komunistów. W 1963 roku Estonia, Łotwa i Koleje Litewskie wraz z odgałęzieniem do Kaliningradu, czyli Królewca, zostały przyłączone do Kolei Bałtyckich. Wąskotorówki w Estonii do 1974 roku zostały albo przebudowane na prześwit szeroki, albo przeważnie zlikwidowane. Do dziś elektryfikacji ze stałym napięciem 3 kV podlegał jedynie odcinek o długości 132 km prowadzący z portów koło Tallina w kierunku granicy z Rosją. Dopiero będąca w trakcie budowy unijna normalnotorowa kolej Rail Baltica ma połączyć państwa bałtyckie z północy na południe, czyli między sobą oraz z Polską i innymi krajami Unii Europejskiej. Mając na uwadze ciekawą i zmienną historię kolejnictwa w Estonii, szczególnie zainteresowaliśmy się gościem, który na ostatnie targi Trako przyleciał specjalnie z Ameryki. 79-letni Edward Burkhardt to legenda międzynarodowego kolejnictwa. Na Trako przedstawił najnowszy projekt zarządzanego przez niego przewoźnika Rail Polska. Ale nas również zaintrygowały doświadczenia pana Burkharta w Estonii. W latach 2001-2007 Burkhardt był przecież prezydentem sprywatyzowanej przez niego estońskiej kolei. A tak pan Burkhardt opowiadał nam o tamtym okresie przemian. Z naszą spółką Rail World w Estonii kupiliśmy infrastrukturę, tabor i operacje kolejowe. Rosyjskie lokomotywy były okropne. Podczas całej podróży traciły olej. Zapytałem, czy gdzieś jest wyciek oleju, ale ludzie powiedzieli, nie, takie po prostu są te maszyny. Jeśli stanęłbyś obok jednej z nich, wziąłbyś olejowy prysznic. Zastąpiliśmy całą flotę 75 zmodernizowanymi, używanymi lokomotywami z Ameryki Północnej producenta General Electric. Sprawdziły się. Dalej pan Burkhardt przypomniał w rozmowie z Kolejwizją. Naprawdę nie mogliśmy tego przewidzieć w tamtym okresie. Głównym zadaniem estońskiej kolei były przejazdy rosyjskich pociągów towarowych do estońskich portów, zwłaszcza z ropą naftową. Podczas gdy byliśmy właścicielami kolei, Estonia przystąpiła do Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnymi przepisami musieliśmy oddzielić operację w zakresie infrastruktury i kolei. Rosyjscy inspektorzy transportu kolejowego w estońskich portach chcieli wykorzystać powstałe otwarcie rynku, aby ostatecznie przejąć kolej. Założyli własne firmy przewozowe. To było dla nas w porządku. Pozostaliśmy jednak odpowiedzialni za infrastrukturę i musieliśmy przejąć ceny za przejazd pociągów pokrywające jedynie koszty utrzymania tras. Jednak oni narzucili nam swoje ceny za dostęp do infrastruktury z pomocą własnych wpływów u estońskich polityków, które stanowiły zaledwie 1/4 tego, co uważaliśmy za konieczne do prawidłowego utrzymania infrastruktury kolejowej. Nasz protest nie przyniósł niczego. Minister był chyba pod wpływem Rosjan. Właśnie dlatego przeprowadziliśmy procedurę arbitrażu, która była częścią umowy prywatyzacyjnej. Po rozpoczęciu arbitrażu minister transportu zasugerował renacjonalizację kolei. Rząd odkupił całą kolej za około 3 razy większą cenę niż za nią zapłaciliśmy. To była dobra transakcja dla naszej grupy inwestorów, ale jako zagorzały kolejarz nie byłem zadowolony z tego rozwiązania. A tak pan Burkhardt opisał nam szczególnie osobliwe spotkanie z rosyjskim oligarchą.
Kiedyś jadłem kolację z rosyjskim oligarchą z branży transportu stalowego i kolejowego. Powiedział mi, ile domów ma na Karaibach i jaki jest bogaty. Potem powiedział, przegrasz. Odpowiedziałem, ustalamy to przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy. Wtedy żaden Estończyk nie będzie decydował, niczego nie będziesz kontrolował. Oligarcha wściekł się i krzyknął, to nigdy nie zadziała. Ale przeliczył się. Cała ich taktyka polegała na tym, żeby korzystać z kolei prawie za darmo. Wszyscy mieli zysk, tylko nie mieszkańcy Estonii, podatnicy, którzy musieli zapłacić ten rosyjski rachunek. Tyle opowiedział nam pan Edward Burkhardt, były prezydent Estońskiej Kolei i obecnie prezes polskiego przewoźnika Rail Polska. W Polsce, dodał, czuje się świetnie. Nareszcie może po prostu kierować kolejową firmą. Nie wtrąca się żadna długa ręka obcego mocarstwa. Ale wróćmy na Trako 2017. Tam spółka Rail Polska zaprezentowała zdumionym zwiedzającym poczciwą sześcioosiową lokomotywę serii M62, czyli ST44. Kiedyś czołowa lokomotywa spalinowa bloku wschodniego. Za sprawą Rail Polska maszyna ta przemieniła się w piękną damę napędzaną prądem. Nasze tradycje sięgają 2004 roku, także to nie jest tak, że my jesteśmy producentem taboru kolejowego, my staramy się modernizować ten tabor, który użytkujemy. Pierwsza nasza modernizacja to była lokomotywa M62M, czyli też lokomotywa M62 wyposażona w układy napędowe pochodzące z lokomotyw EMD. No i w związku z tym, że poznaliśmy ten pojazd bardzo dobrze, w związku z tym, że nadal posiadaliśmy część lokomotyw M62, które zostały wyłączone z eksploatacji, naturalną rzeczą było, że przystąpiliśmy do następnych takich rozważań na temat tego, co z tą lokomotywą zrobić. No i pojawił się pomysł na wykonanie lokomotywy elektrycznej, bazując na podwoziu lokomotywy M62. Jak widać, słowo stało się ciałem, mamy pojazd. To jest już tą ramą. Jak widać, rama stała. Zdemontowana, wycięta całkowicie z pojazdu. Rail Polska ciągle posiada 20 lokomotyw, 20 ram lokomotyw, które zostały wyłączone z ruchu. Te ramy są w bardzo dobrym stanie, cały układ podwozia w bardzo dobrym stanie i no, mamy dwie opcje, albo to pociąć na złom i poszukiwać innych pojazdów, albo wykorzystać do modernizacji. Prędkość maksymalna 100 km na godzinę. To jest ograniczenie czysto techniczne. Ono nie wynika w tym momencie z konstrukcji tego pojazdu, natomiast pojazd M62 w standardzie miał taką prędkość maksymalną. Dostępność ram jest duża, w związku z czym zakup ramy wózka oscyluje w granicach 200 tysięcy złotych, a wyprodukowanie kosztuje znacznie więcej, więc to jest ta zaleta i to jest powód, dla którego lepiej wykorzystać to, co jest dobre, istniejące i sprawdzone, niż produkować nowe, nie wiedząc dokładnie, jak to się może zakończyć i jednocześnie podwyższają ceny. Musimy pamiętać o tym, że Rail Polska jest przede wszystkim przewoźnikiem kolejowym. My mamy klientów, którzy oczekują od nas określonego poziomu ceny i chcemy te wymagania spełnić, w związku z czym szukamy tanich rozwiązań, jednocześnie niezawodnych rozwiązań, które pozwolą nam takie przewozy realizować i proponować ceny, które będą konkurencyjne na tym rynku. Myślę, że to będzie około połowy ceny nowych lokomotyw, które są w tej chwili na rynku dostępne. 20 lokomotyw i połowę z tych lokomotyw chcemy zaoferować na rynku. Oczywiście, jeśli będzie większe zapotrzebowanie, będziemy to zapotrzebowanie starali się spełniać, nawet jeśli by to było związane z koniecznością rozbudowania zaplecza remontowego, które w tej chwili posiadamy. Pozostaje więc tylko pogratulować. To kolejny przykład, że Polak potrafi. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu naszego magazynu. Na kolejne spotkanie zapraszam Państwa już w najbliższym czasie. Oczywiście liczymy, że będziecie Państwo z nami. Do zobaczenia.